No, możemy kontynuować. Magdalena, jesteś? Jest Magdalena. No to witaj. To jeszcze raz opowiedz coś o sobie. Dlaczego ty uważasz, że możemy ci pomóc? I w czym konkretnie możemy ci pomóc? Taka wiadomość do niej dotarła. Ona nie wie, jak to się stało, ale po prostu dotarła do niej taka wiadomość, że może się tak jakby udać do nas po pomoc. No tak, to prawda, tylko powiedz, w czym ci możemy pomóc? O co tobie chodzi? Dlaczego uważasz, że potrzebujesz pomocy? Ona mówi, że słyszała coś na ten temat i interesowała się kiedyś, jak była młodsza, życiem po śmierci. Przeczytała nawet książkę jakąś na ten temat. I zdając sobie sprawę z tego, że umiera, bo to było w szpitalu jeszcze jakieś 3 dni od wypadku. Tak. To był wypadek samochodowy. Że miała 3 dni tak jakby na to, budziła się wtedy, kiedy była przytomna. Po prostu tak jakby coś jej powiedziało, że ona odejdzie, że ona umrze. I wtedy, mając bóle okropne, wiedziała, że tak jakby musi się przygotować do tego. A przygotowała się w ten sposób, że po prostu starała sobie przypomnieć, co ją czeka. Co ją czeka, jak umrze. I mówi tutaj, że nie zobaczyła żadnego światła jasnego, do którego się miała udać. No to powiedz, co zobaczyłaś po wyjściu z ciała? Twoje ciało umarło, a ty wyszłaś z tego ciała i co się z tobą tuż po śmierci zadziało? Co się działo? Gdzie się znalazłaś? Mówi, że zobaczyła tak jakby, zobaczyła film. I na tym filmie zobaczyła całe swoje życie. Tak. I jakie szczególnie zdarzenia swojego życia zobaczyłaś, które w jakiś sposób ciążyły ci mocno? O co to chodzi? Szczególnie zobaczyła te zdarzenia, które zrozumiała teraz, dopiero po śmierci, że które nie były jej najlepszym zachowaniem, a wydawało jej się, że to nic złego, to co robi. A tutaj teraz zobaczyła te zachowania, że nie są, że to one nie były dobre, że to nie jest to, czego Bóg od nas oczekuje. No to powiedz o konkretnych swoich ewentualnie zachowaniach, które w tej chwili widzisz w innym świetle. Co konkretnie robiłaś nie tak, jak niż należało? Bardzo często w swoim życiu innych ludzi doprowadzała do kłótni pomiędzy nimi, aby sama z tego czerpać jakieś korzyści. Tu mówi o sytuacji teraz, kiedy będąc młodą dziewczyną, tak jakby zabrała chłopaka swojej najlepszej koleżance. Dlatego, że miał bardzo dobrą pracę,
dużo zarabiał i stwierdziła, że taki partner to właśnie dla niej byłby dobry. Bardziej, że jej jest potrzebny taki bardziej, należy jej się nawet bardziej, bo ona jest ładniejsza i bardziej zadbana i że tacy będą lepiej wyglądali niż jej przyjaciółka. I w każdym razie to były jakieś kłamstwa i oszczerstwa na temat tego chłopaka, którego przedstawiła w bardzo złym świetle tej przyjaciółce. No i poza tym tak jakby no tak długo koło tego chłopaka się kręciła i nie dawała mu spokoju, że aż po prostu zdradził tą dziewczynę z nią i ostatecznie i tak z nią został. Czy byliście małżeństwem potem? Niestety nie. On ją zostawił po jakimś czasie. A dlaczego cię zostawił? Bo odkrył to wszystko. Odkrył, co robiła wcześniej. I wrócił do tej dziewczyny, z którą wcześniej był? Tak, wrócił do niej. Czy pamiętasz, czy była jakaś scena rozstania się konkretnie, czy coś ci powiedział na ten temat, że odchodzi, że cię nie chce? Czy tak. Jak wyglądała ta scena? Powiedział, że jej tego nigdy nie wybaczy. Nigdy jej tego nie wybaczy, że jest taką złą osobą, że jak to mogła zrobić, bo tamta dziewczyna bardzo, bardzo to źle przeżyła. Nie potrafiła po prostu dojść do siebie długi czas. Była załamana, leczyła się. Także on miał wyrzuty sumienia, że ją zostawił. No to faktycznie, to jest ciężka sprawa, którą będziemy próbowali rozwikłać. Ale oprócz tego, po tej śmierci, jakie jeszcze przypadki zostały ci tak jakby przedstawione, przypomniane, które są obciążeniem dla twojej duszy? Egoizm. Tu jest okropny egoizm. Ona zawsze myślała, Magdalena myślała zawsze tylko o sobie. Nawet jeżeli chodzi o swoje dzieci, to czy męża, to nie martwiła się o to, że dzieciom coś potrzeba, tylko zawsze w pierwszej kolejności musiała nawet kupić rzeczy, które jej były, wydawało jej się, że potrzebne, ale to były tylko po to, żeby naprawdę dobrze wyglądać, więc sobie kupowała drogie buty, drogie ubrania, a zawsze miała wytłumaczenie jakieś, żeby nie kupować dzieciom, bo one wyrosną, bo one niszczą, bo im nie potrzeba. Też mąż, też do tego męża tak go traktowała. Zawsze ona musiała być po prostu, ona była zawsze najważniejsza pod każdym względem. Tak, egoizm. Jeszcze coś powiesz? Na temat tych swoich cech charakteru i czynów, które są, no powiedzmy, paskudne. Z powodu pieniędzy pokłóciła się ze swoim bratem i nie odzywała się do niego aż do śmierci, bo on, nie wiem dokładnie, ale to tak jakby on powinien jej oddać, ona uważa, że powinien jej oddać jakieś część pieniędzy, a on uważał, że już nie ma tego długu. I w każdym razie od słowa do słowa ona nie chciała go znać przez całe życie. No dobrze. Ile minęło czasu od twojej śmierci? 2 lata. Czy w ciągu tych 2 lat po twojej śmierci w twoim życiu jako dusza
wydarzyło się coś? Czy cały czas jesteś taka na rozdrożu, nie bardzo wiedząc, gdzie jesteś, dlaczego? Czy coś takiego się wydarzyło, co, o czym by warto było powiedzieć? Dochodzą do niej, mówię, że jedyne co robi, to po prostu tak jakby zastanawia się nad sobą. Otrzymuje zdjęcia różne i filmy, na których widzi nawet kilkakrotnie, tak w momencie, kiedy tego nie rozumie, to pokazywane jej są kilkakrotnie te zdjęcia, te filmy. To, co zrobiła, tak długo, aż to zrozumie. Mówi, dobrze, że zaczyna rozumieć, Ale też mówi, że ona tak naprawdę to nie chciała nikomu zrobić żadnej krzywdy, że po prostu lubiła ładnie wyglądać, się prezentować i to. I mówi, że to powinni, rodzina powinna być z niej dumna, że taką gwiazdą zawsze była. No akurat teraz już, jak sama mówisz, dociera do ciebie to, że te wszystkie przejawy twojego stosunku i do bliskich, i do ludzi były po prostu podyktowane egoizmem, jakimś tam chęcią wywyższania się i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wszystko zrozumieć i uzyskać to jakby przebaczenie od tych wszystkich ludzi, którzy zostali przez siebie skrzywdzeni, chociaż ty nie do końca czujesz to, że wtedy ich krzywdziłaś, ale zobaczysz to teraz tak jakby w innym świetle. Wróćmy do sytuacji, kiedy ty to jakby z powodów czysto egoistycznych oczerniałaś tego partnera koleżanki, chcąc go usidlić i po prostu zagarnąć dla siebie. Wejdź w jakąś scenę, kiedy oczerniasz przed tą koleżanką tego chłopaka. Alicja, zobacz taką scenę, jak ona go oczernia, obgaduje z bardzo egoistycznych pobudek. Tak, widzę. Widzisz, dobrze. Magdalena, jesteś w tej sytuacji i zobacz teraz, bo ty masz, tak jak każdy człowiek, dwóch przewodników. Jednego anioła, tego od światła, tego, który jest tak jakby od tego, żeby twój rozwój duchowy postępował prawidłowo w górę, a drugi przewodnik to jest ten ciemny, który cieszy się z tego, że jesteś taka egoistyczna i tego. Zobacz obydwóch naraz w czasie tej kłótni i zobacz, jak wygląda ten świetlisty anioł, a jak wygląda ten diabeł. Widzisz ich? Tak. To mi powiedz, jak wygląda ten anioł świetlisty? Jak się zachowuje? Anioł jest bardzo smutny i kiwa głową. Bardzo smutny. A ten czarny, jak się zachowuje? A ten czarny, którego tak nie lubimy, to jest niestety bardzo zadowolony. Podskakuje z radości. No to pokazałem ci taką stawkę, jak to odbiera świat ten pozagrobowy i ocenia twoje postępowanie w czasie życia. I tak samo było przy innych okazjach. I teraz ja zapraszam wszystkich ludzi, których skrzywdziłaś, którzy się czują skrzywdzeni, choć ty może jeszcze do tej pory nie widzisz tego, że ich skrzywdziłaś, ale teraz wszyscy, którzy się czują skrzywdzeni, zjawiają się przed tobą. Alicja, ile tych ludzi się pojawia? Jest sporo.
Jest sporo. Magdalena, widzisz ich? Widzi. To teraz już wiesz, że to ta ciemna strona cię popychała do tych twoich czynów, opinii i sposobu na życie. Teraz wyznaj wszystkim tym, którzy przyszli do ciebie w tej chwili, pokazują się, że czują się skrzywdzeni. Przeproś ich po kolei każdego za to, w jaki sposób ich krzywdziłaś. I przyznaj się do tej winy, powiedz im, że rozumiesz, że ich krzywdziła i poproś ich o wybaczenie. Po kolei każdego. Każdy, który ci wybaczy, a chętnie ci wybaczy, bo użyj sobie, a i tobie. Więc zobaczymy, ilu ich odejdzie, którzy ci wybaczą. Alicja, obserwuj tę scenę i powiedz. Ona przeprasza, ale to jest takie wymuszone. Wciąż czyli tak naprawdę. Nie, tak, wciąż do końca nie czuję się taka jakby pokrzywdzona przez los, że to nic takiego przecież. Że to nie, ona nic takiego nie zrobiła. Że no, on widzę. No widzę, że ty niewiele zrozumiałaś. Na czym polega moralność, niewiele wiesz. I jeśli nie wzbudzisz w sobie tego zrozumienia i naprawdę nie poczujesz, że twoje postępowanie było paskudne, to takie suche przeprosiny nic nie dadzą. I ja ci nie potrafię pomóc. Ten proces zrozumienia, że twoje postępowanie musi postąpić na głębszych poziomach tego. I w związku z tym ja choćbym chciał ci pomóc, to nie potrafię. Właśnie dlatego, że twój żal za grzechy, grzechy. Nie rozumiesz w ogóle, że grzeszyłaś. Nie pozwala na to, żebyś mogła przejść no wyższe sfery świadomości, tam gdzie twoje szczęście, jakieś takie zadowolenie i szkoła zrozumienia, jak to wszystko funkcjonuje, jest jeszcze dla ciebie nieosiągalne. I teraz zobacz tego swojego czarnego opiekuna. Jak on teraz wygląda? Jak się zachowuje? No chyba ten czarny jej daje tylko do myślenia trochę, bo on się znowu bardzo cieszy. No i specjalnie go tutaj poprosiłem, teraz już w tej fazie tej sesji, że widzisz, że ty, Magdalena, na razie no nie możesz, nie możesz. A ten anioł prawdziwy ze strony światła jak się zachowuje? Rozkłada ręce, no, że nic nie może zrobić. No widzisz, moja droga. Ten stan tego zawieszenia po śmierci, wprawdzie to trwa już 2 lata, jeszcze będzie trwał jakiś czas, będziesz miała czas to jakby przeglądać całe to swoje życie i starać się zrozumieć, no, że nazwijmy to to niebo, ta lepsza strona istnienia po drugiej stronie jest dla ciebie na razie zamknięta, ale to nie jest ostateczny wyrok, ostateczny jakiś taki tego. W każdej chwili, jeśli to zrozumiesz i znowu poprosisz wszystkie te skrzywdzone przez ciebie dusze, chociaż to są ludzie w ciałach prawdopodobnie jeszcze, ale to też dusze. To wtedy będziesz mogła się znowu zgłosić do nas, czy to będzie za 5 roku, czy za 10 lat. Nie wiem. To nie ja tym steruję. To ty sama tym
sterujesz, ty jesteś odpowiedzialna za swój los. Także z przykrością musimy cię pożegnać, a ty będziesz musiała no, dalej się tak błąkać i starać się zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Także możesz odejść. I jak mówię, jak dorośniesz duchowo, to możesz się zgłosić. Co się dzieje? Teraz to wyraźnie widzę złość. U niej złość? Tak, bardzo, bardzo zła. Niezadowolona. Mogę ci tylko współczuć, dziewczyno, ale sama wybrałaś taki los. No i żegnamy się póki co. Jak mówię, po jakimś czasie, jak zrozumiesz, jak ci jeszcze tamten czarny coś tam będzie tego, a ten biały, no zobaczymy, co wybierzesz i jak będziesz postępować. Mówię, za pół roku, za rok, dopiero wtedy, jak zrozumiesz, możemy ci pomóc. Na razie żegnamy. Odeszła Magdalena. Dobrze. Dobrze, to ponieważ to było takie nieprzyjemne, to wcale nie jest porażką naszą, twoją, Alicja, ani moją. To jest po prostu wynik tego, że ta klientka nasza no jeszcze nie może doznać, jakby otrzymać naszej pomocy. I teraz, żeby ktoś bardziej dojrzały się zgłosił, może jeszcze poświęcimy czas innej duszy, która zasługuje na to, żeby ją przeprowadzić na wyższy poziom świadomości. Zgłasza się ktoś? Tak. No to witamy. Kto się zgłosił? Marek. Marek wita. Marek, stary, młody? Nie taki młody już, bo tak gdzieś koło 70 chyba. O, to już dojrzały jesteś. Powiedz nam, mój drogi, gdzie przebywasz obecnie, jak się czujesz i dlaczego się zgłosiłeś tutaj do nas? Bo mówi, że wie, on to wie i on to czuje, że zrobił bardzo wiele złego. Bardzo wiele złego. Ale to szczególnie był okropny dla swojej żony. On bardzo tego żałuje, bardzo. I że już nie wie sam, co ma ze sobą zrobić, bo prosi tą żonę o przebaczenie i prosi ją, ale ona mu nie odpowiada w ogóle teraz. I że on nie wie w ogóle, czy ta żona wie o tym, że on ją prosi, bo nigdy wcześniej jej nie przepraszał, jak jeszcze żył. Dopiero teraz. A powiedz do mnie, jak długo już opuściłeś swoje ciało? Ile czasu minęło od twojej śmierci? 9 miesięcy. O, to nie tak dawno. A twoja żona żyje jeszcze? Tak, żyje. Żyje. Dobrze. Jeśli nie masz innych zgryzot, innych przyczyn twojego stanu, tylko to jest tak jakby głównym twoim, główną bolączką twojego stanu, to my zaprosimy teraz twoją żonę tutaj, oczywiście jej duszę, bo jej ciało będzie się zajmowało życiem takim w ciele. A zapraszamy. Jak ma na imię twoja żona? Hanka, żona Marka. Jesteś tutaj proszona, bo twój mąż, który już nie żyje, bardzo cierpi w tej chwili i
poczuł, że cię krzywdził całe życie i teraz prosi cię o wybaczenie. Przyjdź, no tutaj pogadamy. Jest, Hanka. Powiedz no mi, jak ty się w tej chwili czujesz, jaki masz stosunek do twojego nieżyjącego już męża? Czy czujesz w dalszym ciągu wielką urazę w stosunku do niego? Czujesz się pokrzywdzona, pokaleczona przez tego twojego Marka? Ojejku, teraz to... Ona teraz powiedziała, że teraz to ona dopiero żyje. Czyli odżyłaś, gdy ten twój małżonek odszedł, tak? Tak. Tak, odżyłam. Te kilka miesięcy. To bardzo dobrze. Widocznie na to zasługuje, żeby się dobrze czuć. Ale teraz jest prośba ze strony tego twojego mężurka. Posłuchaj, co on, o co cię będzie prosił. Widzisz go, tego nieszczęśnika? On jest w paskudnej sytuacji po śmierci. Widzisz go? Tak, tak, widzi go. Mareczku, to teraz wyznaj przed tą swoją żoną te wszystkie krzywdy, które jej wyrządziłeś. Ukosz się i powiedz o swojej sytuacji i bardzo ją prosisz o to, żeby ci wybaczyła. Bo to jest warunkiem koniecznym, ażebyś ty mógł po prostu przejść na wyższe poziomy świadomości do krainy większego szczęścia. Na jaki poziom cię tam wyciągną twoje anioły, to już jest inna sprawa, nie moja. Niemniej, Anka, jeśli ci wybaczy, to anioły będą mogły cię wyciągnąć trochę wyżej. I Alicja zobaczy, czy jego przeprosiny, jak to wygląda, czy są szczere, jak się zachowuje. On ją bardzo szczerze przeprasza. Bardzo szczerze. Mówi, że bardzo żałuje. Bardzo żałuje, że był taki okropny dla niej. To dobrze. A teraz Hanka, jak reaguje na te przeprosiny? A Hanka powtarza tylko dlaczego. Dlaczego on jej tak nienawidził? Dlaczego ją tak traktował? Bo był złym człowiekiem. Ale ona mu już tej... zrobiła. Ona mu nigdy nic złego nie zrobiła. Ona starała się być dla niego bardzo dobra i czuła. To jest wszystko prawda. Ale droga Hanko, jeśli ty mu nie wybaczysz, mimo to, że on cię przeprasza i zrozumiał swój niewłaściwy stosunek do ciebie, jeśli mu nie wybaczysz, to jeszcze na jakiś czas on, bidak, będzie musiał się jeszcze męczyć i nie będzie mógł przejść, tylko w tym zawieszeniu takim będzie trwał i będzie rozpatrywał te wszystkie swoje krzywdy, które ci wyrządził. Ale jeśli mu wybaczysz, o co cię bardzo prosi, i on szczerze żałuje tego, co robił, a dla ciebie to było tylko doświadczenie życiowe, które i tak było wcześniej zaplanowane dla twojego życia, bo tam kiedyś coś ty sama, niekoniecznie w stosunku do tego męża, ale do innych, mogłaś być nie w porządku. I to twoje poczucie w tej chwili tej swobody jest słuszne. Niemniej te doświadczenia też musiałaś przeżyć. No i twoja decyzja. Przebaczysz temu swojemu Mareczkowi, to ulżysz jemu i ulżysz sobie jeszcze bardziej. Twoja decyzja. Co postanawiasz? Czy szczerze mu przebaczasz, czy nie? Bolesław, ona pyta ciebie, czy ty byś przebaczył? Czy ty byś przebaczył, jak był do tego stopnia bity, że kilkakrotnie wylądowałbyś w szpitalu, że
jak mnie, jak ją kopał, to miała złamaną czaszkę, chyba głowę. Nie potrafię się postawić na twoim miejscu, ale może twoja naddusza, twój anioł może ci coś zasugerować, ale on ci też nie powie, jak masz się zachować w tej chwili, czy wybaczyć, czy dasz radę. Ale może ci coś zasugerować według tej Jezusowo-Chrystusowej moralności. Zapraszam twojego anioła, twoją nadświadomość. Ten anioł, który się zjawi, to również ty, ale na tym wyższym poziomie świadomości. Przyszedł ten anioł jej? Jest, przyszedł anioł. Możesz coś zrobić dla tej Hanki? Bo ona jest, no bardzo się czuje pokaleczona. No ale... Ten anioł no, ale. Wziął w ramiona i ją tuli. Wziął ją w swoje skrzydła i tuli ją po głowie głaska. Ona płacze bardzo. No tłumaczy jej. A ona kiwa głową, że rozumie. I rozumie i tak jakby, i tak zrozumiała, że tak jakby musiała to przejść. I to jest ważne. To również tobie w tej chwili nieprzywołane twoje jakieś tam postępki zostają odpuszczone. Wyciąga ręce teraz do tego swojego męża. No kochani, uściskajcie się. Co mu mówi? Mówi, że mu przebacza. Okej. Mareczku, podziękuj swojej żonie. Jeszcze raz przeproś za wszystko, co się stało. I teraz poproś swojego anioła, swoje wyższe aspekty, żeby przyszli, może jednoosobowo, i zabrali cię w takie miejsce, gdzie ci będzie dużo, dużo lżej. To nie znaczy, że będziesz w niebie, bo to tak prosto to nie jest. Jeszcze dużo będziesz musiał zrozumieć, poczuć i w jakiś sposób to jakby... No, nie chodzi o odpokutowanie, ale chodzi o to jakby zrównoważenie tych twoich ciemnych czynów dobrymi czynami. Twoje anioły ci stworzą okazję, żebyś tam mógł wyrównać. Ale na pewno będzie ci w tej chwili, że przyszedł jego naświadomość. No to teraz cię zabiera, Mareczku, na wyższy poziom, zaufaj mu i cię zaprowadzi. Ale nie spodziewaj się za dużo, że będziesz w raju, już takim tym ostatecznym, ale w lepszym świecie na pewno. No to żegnamy was. Wszystkich dziękujemy. Odszedł z ulgą. Dziękuję bardzo za pomoc. Jeszcze przepraszam żonę. No i bardzo dobrze. Hanka też odchodzi? Tak. I że zrozumiała, że... Bo anioł jej obiecał, że teraz już będzie tylko dobrze, że jeszcze ma szczęśliwe lata przed sobą. Okej. Okay. Tak. No to fajnie. To na dzisiaj z tymi nieszczęśnikami zakończymy. Mamy 1:1 w tym znaczeniu, że jednemu nie daliśmy rady,
tej kobiecie, tej Monice, nie Monice, tylko Magdalenie, nie potrafiliśmy pomóc, bo jeszcze nie jest gotowa. No Mareczek szczęśliwie mógł przejść na wyższy poziom. Dobra, dziękuję wszystkim. Dziękuję. Alicja, wracasz do siebie. To teraz może tak dla treningu, ponieważ póki co Alicja, ty chyba dobrze ci idzie, jeśli chodzi o sprawę uzdrawiania cierpiących fizycznie i nie tylko fizycznie ludzi, ale jak mówię, teraz jestem również w swojej pracowni i zobacz moją prawą nogę, która trochę jest inna, słabsza. W ogóle prawą stronę ciała miałem kiedyś sparaliżowaną, ale chyba nie chodzi o paraliż i o upośledzenie takie tych nerwów, a chodzi o krążenie. Zobacz te moje nogi i zobacz tą nogę, o której mówię. Jak ona wygląda energetycznie? Co tam jest nie tak? No jest taka jakby bledsza. Znajdź przyczynę tego wyglądu. Znaczy, co powoduje, że ona jest bledsza? Krew tak jakby krąży trochę inaczej. Zgadza się, po prostu. Wolniej. Jest pewnego rodzaju niedokrwienie tej kończyny. I to prawdopodobnie na całej długości tej nogi. Sprawdź krążenie krwi. W którym miejscu, idąc od serca, jest jakiś zator, jest jakaś przyczyna, gdzie ta krew trudniej przechodzi i w konsekwencji to jakby mniej tej krwi docierało do końca, aż do stopy. W którym miejscu to się zaczyna? To jest pachwina. Zgadza się. To znaczy zgadza się, to jest mój domysł. Ja tam miałem parokrotnie, w tym miejscu to chyba dwa co najmniej albo trzy razy wchodzenie przez tą żyłę, przez tą tętnicę do serca, sądowanie serca. To się nazywa koronografia, ta operacja. To była przeprowadzona przez lekarzy w klinice. Zobacz ten zabieg, to badanie. To ostatnie w tym miejscu, kiedy to ta próba wejścia w tą tętnicę przez lekarza została nieudana. Po prostu nie dał rady wejść. Dlaczego nie dał rady tej sondy tam w tym miejscu
włożyć, wsunąć, żeby się dostać do serca. Dlaczego on nie mógł tego włożyć? Bo to miejsce wygląda mi na takie w tym momencie zwężone i twardsze. Wszystko się zgadza. Czy w momencie tej próby, nieudanej, tej ostatniej próby, już wcześniej było to jakby uszkodzone na skutek poprzedniego tam wchodzenia w innym, wcześniejszym terminie? Tak. Tak, ta poprzednia ingerencja już tak wygląda, że przyczyniła się do zwężenia minimalnego. Tak, a ta druga nieudana już, powstał tam bardzo wielki krwiak, aż od pachwiny, aż gdzieś tam do kolana, całe to wewnętrzna strona uda była czarna prawie, że i ten krwiak długo, długo był po tej próbie. Czy to pogorszyło, ta nieudana próba pogorszyła tą sprawę? Trochę pogorszyła jeszcze. Trochę pogorszyła. To nie jest tak, że tam jest jakiś konkretny jeden powód, czy tak jak wcześniej było, że tam jest jakaś blaszka, czy coś takiego, że jakiś zator mały. Nie. Nie, ja to widzę tak, że tak jakby w jednym miejscu te żyły są wszystkie zwężone i one są tak jakby stwardniałe trochę i takie sinawe. I tam po prostu ta krew, tak jakby przepływając tamtędy, się troszeczkę musiała zatrzymać i zwolniła, i zwalniać. I przesuwając się na dół, ona, ta krew tak krąży wolniej troszkę. Do nogi. To wszystko się odbywa prawidłowo, tylko jest tak jakby trochę spowolnione. No dlatego, że tam w tym miejscu tej interwencji chirurgicznej, żeby wejść do tego, po prostu te wszystkie późniejsze wzrosty, te blizny spowodowały to jakby trochę zwężyły tą tętnicę, tak? Tak. Tak. Ja zaproszę tutaj jakiegoś specjalistę, który by mógł, specjalistę z tamtej strony, z tej świetlistej strony, żeby się temu przyjrzał i wydał to jakby opinię na ten temat pod kątem, czy jest możliwe to jakby lepsze udrożnienie tego miejsca, żeby ta krew mogła swobodniej przepływać. Ja sobie wyobrażam, że można by tam było wstawić jakiś stent, tylko czy ktokolwiek z fizycznych lekarzy by się podjął czegoś takiego. Jest to wątpliwe, ale czekam na opinię tego specjalisty ze strony światła. Zapraszam i proszę. No już słyszałam tą odpowiedź od razu, jak pytałeś. Trzeba tak to jedno, to co zobaczyłam, to po prostu w miejsce tego, w miejsce, w to miejsce, gdzie jest właśnie problem, gdzie jest takie pozwężane są te żyły, trzeba wstawić tak jakby taką nie wiem, czy to jest plastik, czy jakiś tworzywo. Tak zwany stent. To jest taka sprężynka, powiedzmy, czy taka rureczka, która tego. Coś, co troszeczkę te żyły naciągnie i pozwoli im pozwoli na szybszy przepływ i lepszy krwi.
ale obok też to wygląda tak, jakby to była taka cała, to jedno miejsce całe, wkoło tej żyły, te od tych żył, które odpływają, od tej głównej, też by trzeba było to powkładać. No, tak, ale jedno miejsce jest takie jakby najciaśniejsze, gdzie na pewno trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, tylko pytanie. Czy znalazłby się, czy ci nasi ziemscy lekarze, ja nie słyszałem o takim przypadku, żeby tam, w to miejsce akurat wtedy ktoś wstawiał, wymieniał, owszem, robili operacje całych tych widełek, gdzie się żyła rozdwaja i prowadzi do jednej i do drugiej nogi. Tam to robią te operacje. Ale czy tylko na jednej stronie gdzieś tam wstawić ten stent, czy jest takie operacje wykonywane przez no, tą ziemską naukę i chirurgów, czy tam naczyniowców? I teraz słyszę, że raczej nie. Że oni mogą najwyżej to tak jakby przeczyścić tą żyłę. Ale nie ma pewności, czy nie pogorszą sprawy. No tak jakby ręce rozkłada tutaj. Że to nie jest, mówi, że to nie jest bardzo skomplikowana rzecz. Nie wiem, jakby ktoś był bardzo bogaty i zdecydował się tego, to by tam jakoś to zrobił. Ale zapytam inaczej. Czy pozostawiając to tak, jak to wygląda w tej chwili, ponieważ ja funkcjonuję całkiem, jeśli zostawię to w takim stanie, czy to grozi pogorszeniem, czy po prostu jakoś dociągnę do tych zaplanowanych śmierci? Wystarczy ci, Bolesławie, do końca życia. Wystarczy. Sprawa rozwiązana, czyli po prostu trzeba to polubić, że ta noga jest, no powiedzmy, taka troszeczkę niesprawna. No dobra, dziękuję za tą diagnozę i za to tego. Nawet mi użyło w tym sensie, że to jakby, bo już wcześniej myślałem na ten temat, ale nie zdecydowałbym się tak, na mój rozum, tą świadomość mózgową, nie zdecydowałbym się na taką operację. Bo to zawsze jest ryzyko. Dobra, dziękuję ci. Tu teraz popatrz jeszcze, jak dzisiaj widzisz to moje serduszko. Bo tam ta jedna komora jest też mniejsza, to jakby, nie? Ona pracuje troszkę cholernie, ale to też chyba trzeba polubić. Jak to wygląda dzisiaj? Dotlenione serce. Bolesławie, bez zastrzeżeń. Zapytam. Tak. Zapytam. Bo ja w sumie w tej chwili się czuję dużo, dużo lepiej, ale składam to, że dzięki temu, iż ja zrzuciłem te 12 czy nawet 13 kilogramów, czyli to serce tak jakby może wolniej, nie tyle wolniej, czyli mniej intensywnie pracować, to raz. Druga sprawa, no te spacery i kondycja tego, spacery bardzo takie, no powiedzmy półtorej godziny co najmniej, ale do dwóch godzin często,
tych kilometrów robię pieszo w tym celu, raz, żeby schudnąć, drugi raz, żeby tak jakby to serce usprawnić. A trzecia sprawa, biorę leki, które mi przepisują i zdarza mi się, mimo to wszystko, powtórzę, że czuję się dużo, dużo lepiej i rzadko, a jednak się zdarza, że odczuwam bolesci w tym sercu. Czym to jest spowodowane? Ale to rzadko. Szczególnie po jakichś sytuacjach mocno stresujących dla mnie, to później to serce no, po prostu boli. No. To nie umierająco boli, ale boli. To przechodzi. Przy odpoczynku całkowicie przechodzi, jak odpocznę. Odpocznę, czy ewentualnie ten stres ustąpi. Ale to taki fizyczny wysiłku również? No nie doprowadzam do tego. Nie doprowadzam teraz do tego, ponieważ nie ma okazji, ale przypuszczam, że jeśli by przyszła sytuacja, żebym coś szybko i intensywnie próbował wykonywać jakieś rzeczy, to by również mogły wystąpić boleści, ale to jest przypuszczenie, bo nie testowałem tego w ten sposób, żeby na siłę coś ciężko zmęczyć tą. Ale to nie jest tak, że po tych twoich spacerach cię boli, prawda? Nie, absolutnie nie, bo jeśli to coś takiego występuje, to raczej te boleści występują, to ja po prostu, no powiedzmy, idę wolniej, czy zrobię sobie chwileczkę, wystarczy mi 3 minuty, żeby uspokoić to serce i te boleści po 5 minutach całkowicie odchodzą. Ale po stresie to jest gorsze. I tutaj, Bolesławie, ja słyszę taką odpowiedź na to serce, bo ono naprawdę nie widać tam, żeby miało jakiekolwiek usercje albo jakikolwiek problem by tam mógł wynikać. To, co było, to było. I po prostu każdy ma jakieś. Stres to jest tak jakby jednym z najgorszych powodów do rozwijania się wszelkich problemów, tak. Jeżeli chodzi o organizm człowieka. Nie możemy się denerwować, nie możemy się stresować. I taka odpowiedź, że na twój wiek i na twój problem z sercem, jaki miałeś wcześniej, bo tam swoje to serducho przeszło. No, ale dlaczego? To po prostu jest dobrze. Ty najlepiej czujesz, jak ty się masz zachowywać sam. Właśnie wtedy, kiedy się trochę zmęczysz, się zatrzymujesz i czujesz, kiedy po prostu musisz kontrolować to swoje zachowanie, żeby tego jeszcze nie pogłębiać. Bo tam w tym momencie się nic nie da tak jakby zrobić. Jest wszystko dobrze. No i bardzo dobrze. Znowu mi drży, jak z tą nogą. Dobra, dziękuję wam za to wyjaśnienie. Dobrze, to popatrz jeszcze na tak ogólnie, już bez szczegółów, jak tam reszta tych moich narządów wewnętrznych, doprewnych, jego pracuje. Jest to wszystko w miarę? Uwzględniając wiek i tak dalej, wszystko to jest ok? Tak, jest ok. No, czyli mogę żyć 120 lat, tak? Tak jak Biblii piszą. Z powodzeniem. Dziękuję. Dobre, Alicjo droga, dziękuję tobie również i teraz wszystkim, którzy nam pomagali w tej sesji.
wejdź jeszcze dla relaksu, dla poprawienia swojego samopoczucia pod ten uzdrawiający, oczyszczający strumień boskiej energii i poczuj, że nie masz tam 40 lat, tylko że masz 20 lat. Poczuj się jak łania. I tak właśnie się czuję już, Bolesławie. No to gratuluję. Możesz wyjść. I teraz policie do pięciu, a ty wyjdziesz. Raz. Jeden. Dwa. Wiesz, że jesteś u siebie, dom. Wiesz, że kończymy sesję. Trzy. Twoje ciało pracuje bardzo dobrze, czujesz się sprawna fizycznie, bardzo sprawna, młoda i szczęśliwa. Cztery. Radosna. I pięć.